I may wear a Sildu's ring, but I am not yet a Nazgul. You will finish what you started. It will be done. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny. Powiem wam, czuję się oszukany. I to przez poradnik, który specjalnie sobie przejrzałem, żeby zobaczyć, kiedy skończy się gra. I wedle poradnika było powiedziane, że po ukończeniu 10 etapu otrzymam zakończenie gry. Przez co nie nagrywałem żadnej walki, żadnej obrony twierdzy, żeby po prostu pokazać wam jako ostatnie przejście, takie fajne przejście po prostu twierdzy i ogar typa. Uwaga, co się okazało, że po czwartej obronie ukończyłem epilog. I tak, mówię to poważnie, po czwartej obronie ukończyłem cały epilog. Czytałem tam, że twórcy przerobili odpowiednio to, że, bo ten, ale jakby, no, powinno to jakoś być zaznaczone, ile tego zostało. I miałem tyle szczęścia, że w momencie, w którym był ten monit na koniec obrony, to pojawił mi się achievement, ukończyłeś wojny cieni. W sensie, ukończono wojny cieni, bo gdyby nie to, ja bym po prostu kliknął dalej, żebym, dobra, no to idziemy do kolejnej obrony, do kolejnej miasto. Nie, nie pokazałem wam zakończenia. Na szczęście, monit się pokazał, mam to nagrane, ale jak mówiłem, nie w tym odcinku to pokazuję. Choć może w sumie powinienem to wrzucić osobno, bo wedle monitu po napisach w DLC-ku, którym będziemy się zajmowali za chwilkę, z Galadrielą, z ostrzem Galadrieli, a.k.a. Eltariel, a.k.a. Durna Zrazicka mają być jakieś nawiązania do właśnie końca, znaczy do końca, no po prostu mają być jakieś nawiązania do podstawki, tak więc nie powiem, jestem ciekawy tego, co się stanie. Ma być też kontynuacja w tym DLC-ku z Baranorem, ale osobiście coś mi się wydaje, że Baranor to bardziej po prostu coś powie w stylu, no, ciekawe, co by teraz pomyślał Talion, albo ciekawe, co tam u Taliona. W sensie, nie będzie, w sensie, na 90% Baranor nie spotka się z Talionem. Choć nie powiem, takie spotkanie z chęcią bym zobaczył. Ale kto wie, może zobaczę, w sensie, jak chciałbym wam pokazać ten DLC-ek z Baranorem, tylko w momencie, w którym to się okaże, że to jest po prostu przejęcie jednej twierdzy, tak żeby nie zginąć podczas przejmowania tej twierdzy, to będzie trochę lipa. Ale zobaczymy, co będzie. Tą oczywiście pelerynkę kroczący w cieniu już znacie. Ale co zostało wprowadzone też jednocześnie w tym epilogu, jest to nowa rzecz, jeśli chodzi o ekwipunek, a mianowicie zamiast kapturów, zamiast peleryn, mamy takie oto maski. Możemy mieć mroczne objęcia, czyli jakby tę pelerynkę, którą domyślnie Talion mieć powinien. Możemy mieć... Nie ma tego. Albo zamiast tego możemy mieć jedną z masek na Nazguli. Mnie osobiście najbardziej spodobała się ta, ponieważ widmowy zryw i wody Lorien nie pochłaniają skupienia, a to mi się naprawdę bardzo przydało. I fajnie mi się grało, kiedy to właśnie nie stało skupienia. Mogłem tam spamić praktycznie co chwilę, jak mi się tego chciało. Więc to jest moja ulubiona maska póki co. Tutaj, co to jest to? Mamy też taką maskę, upadłego jeźdźca. To jest takie... Dla mnie to jest takie 50-50. Nie powiem, jest też fajne. Mamy też maskę generała. Tutaj zabójstwa dokonane za pomocą pochłonięcia i wyssania powodują eksplozję klątwy. Rzadko zabijam kogoś tym pochłonięciem. W sensie, żeby to robić, to musiałbym chyba wyłączyć możliwość, że pochłonięcie dominuje orki, tak naprawdę. Bo tylko wtedy by to właśnie zabijało faktycznie. I maska cesarzowej i najwyższego króla. Cesarzowej, przeżyczenie jedności, przeżyczenie więzów. Obrażenia od upiornej egzekucji, upiornej serii łańcuchaczyń zwiększają się o 33% z każdym kolejnym ruchem upiora. To jest nawet niezłe, bo mam od na tyle wysokie skupienie, że jestem w stanie wykonać 3 egzekucje oraz 3 łańcuchy cieni za jednym użyciem. Więc
jeśli trafimy na przykład dwa trepy. Trzy, przepraszam. Trzy trepy i kapitana, to zadajemy obrażenia podwojone, albo podwojone z hakiem, zależy jaki mamy build, czy się dodatkowo jeszcze ta te skupienie nie odnowi. I maska najwyższego króla. Wskrzeszenie przyzywa widma gondorczyków. To jestem akurat naprawdę chętny przetestować. Ale to raczej nie teraz, bo no wątpię, że jako... No nie będziemy grać jako Talion w DLC-ku, tylko właśnie jako Eltariel. Ale musimy to sprawdzić, tak poza nagraniem. Tam, ale to mi się naprawdę podoba, po prostu uchodzę sobie i pyk. Albo cyk, No i to jest piękne. Zwłaszcza do skradania, to jest cudowne. Ale dobre już. Bez takiego głupiego gadania i popisywania się zbrojami. Trochę mnie boli, że ta maska jest zasłaniona twarz, ale z racji, że Talion rzadko się odzywa podczas walk, bo jedynie Talion się odzywa podczas normalnej gry, ale podczas gry, i co jest fajne, podczas też finowej cutscenki, mimo iż miałem tę maskę założoną, nie była ona uwzględniona, czyli była jakby cutscenka osobną była po prostu w tym domyślnym secie upiora, czyli właśnie nie w masce, tylko w mrocznych objęciach. Nazgula, przepraszam, czy tam nieumarłego. Mrocznego strażnika, tak to się nazywa. Więc to jest fajnie przemyślane, ale dobra. Rozpocznijmy DLC-ka. Ostrze Galadrieli gra jako elfia skrytobójczyni Eltariel, której zadaniem jest pokonanie Nazguli. Zakończymy z tak, chcę potwierdzić. Aha, no tak, bo muszę to odpalić stąd. No i patrzcie, 98% niby, nie? Ale nie jestem w stanie tego dalej progresować. Jak mam to zrobić? Zobaczmy, co my tu mamy. Poziom trudności. Okej, mamy wszystko, co było. Ej, szczerze? Muszę tutaj chyba przejść, kurde, na ożywieńca albo na brutalnym tą grę. Bo no już teraz jest wyzwaniem, ale co dopiero, kurde, na którymś z tych? To będzie naprawdę sweet. Ale jako, że będziemy grali nową grę, no to myślę, że na nas zwykłym. Bo Nemesis. Sprytniejszy, elastyczny w walce. Spójrz, sobie skończyć na zwycięstwa. Śmierć gwarantowana. Dobra, myślę na zwykłym. Żeby też te walki nie trwały za długo. Tak więc dobrze. Rozpocznijmy w takim razie naszą przygodę w DLC-ku. Mnie osobiście ciekawi, co takiego się w tym DLC-ku w sumie pojawi. No poza tym oczywiście, że będziemy walczyli z Nazgulami jako Eltariel. O, to chyba Galadriela, tak mi się wydaje. Ej, ale patrzcie! Eltariel używa tego światła Galadrieli, ale wali jakby tą sylwetką upior. W sensie staje się upiorem. Okej, mamy końcówkę trzeciego aktu. Tutaj upertolił paluchy, pierścionek spadł, a przez to Celebrimbor stracił hosta i nie jest chyba na tyle potężny, żeby przeciwstawić się tej... Nie wiem, jak rozumieć tę scenę. Jakby Sauron wchłonął w siebie Celebrimbora i stali się tym oczkiem i się napierdalają między sobą. Ale co to oznacza? Że Celebrimbor bez hosta nie jest na tyle potężny, żeby przeciwstawić się Sauronowi? No dobra, no w sumie poniekąd ma to jakiś sens. My lady. Tak, Galadriela to była, dobra. I failed you. I stood with Celebrimbor, I wore his ring. And we failed to defeat the Dark Lord. The Dark Lord and the Bright Lord are one. A flaming eye above Barad-dûr. But I sent you to Mordor for the Nazgûl. And your work is unfinished. Look to Minas Morgul, and the Nazgûl who dwells within it.
You know the one of whom I speak. Oh! He died. I took the new ring and left him to die. He now wears the ring of Isildur. He belongs to the Dark Lord. It falls to you. My lady, I cannot. Let me come home. You will wear the new ring. You will finish what you started. Then you may return home. It will be done. Okej, ale czy to się dzieje zaraz po zakończeniu trzeciego aktu? Czy to się dzieje jakiś czas później? Bo jeśli się dzieje zaraz po zakończeniu trzeciego aktu, a z tego co widzę to chyba tak, to się dzieje zaraz po zakończeniu trzeciego aktu, no to w tym momencie Talion jeszcze nie jest, w sensie dobra, jest jakby Nazgulem, ale jeszcze nie jest sługą Saurona. Co? Okej. Ciekawa właściwość. Bo sługą... Właśnie, kończąc myśl, zanim zapomnę, to... To Talion sługą Saurona lorowo w grze stanie się za kilkadziesiąt lat. Ale nie powiem, trochę mnie ciekawi to spotkanie. Plus też skille Eltariel. Światło Galadrieli. Niektóre specjalne ataki pozwalają wypełnić wrogów światłem. Przytrzymaj B, aby użyć stożka światła i wypełnić światłem wrogów przed tobą. Naciśnij B, aby rzucić świetlnym pociskiem w najbliższy cel, napełniając go światłem i odpychając. Całkowicie wypełnienie światłem wrogowie oślepną. Kiedy wróg jest oślepiony, naciśnij B, aby wykonać egzekucję. Okej. My light will be there undoing. Co? To nie jest egzekucja, to jest dezintegracja! Światłość, przytrzymaj Y, by stopniowo się leczyć. Leczenie może zostać przerwane przez atakujących wrogów. You've been injured. My light will heal. Okej, dobra. Nie powiem, fajne. Ej, patrzcie, mamy dalej ten sprint jakby tego upiora. Ale jak to działa w przypadku Eltariel? Dostaje buffa od Galadrieli, czy jak? Ja tego akurat serio nie kumam. Dobra, nie powiem, to jest takie dziwne. W sensie, mam nadzieję, że są jakieś szybsze metody na stakowanie tego światła. Dobra, czemu ja tego od razu nie sprawdzę? Okej, o dziwo, Talion dalej jest tutaj pokazany, nie Eltariel, dalej jest Talion. Zobaczmy postać. No oczywiście, że jest coś nowego. Okej. Z dystansu. Świetlny pocisk, czyli to, o czym gra już powiedziała. Stożek światła, to też o tym wiemy. Umiejętności stałe. Egzekucja. Zwinność. Detonacja. Jeździec Karagorów, Graugów. Jeździec światła. Aha, dobra, to jest to. Smoczy jeździec, łowca skarbów, świetlny cios, uderzenie szpona, powietrzne skupienie, przyszpilenie, brutalny mord, nitki trucizny, świetlna seria, ruch światła, odwet, egzekucja powalonego, trafienie krytyczne, idealna kontra. Te 20 umiejętności jest na stałe przypisanych do Galadrieli. Okej. Okay. Ruch światła to jest... Tak, to jest ten skok. Świetna seria, no to wiadomo. Seria skrytobójstw, tylko w wykonaniu Galadrieli. Ale że wam się nie chciało, ludzie, naprawdę zrobić osobnych monitów? W sensie w tych prezentacjach to wygląda konkretnie Eltariel, no to aż trochę boli.
Dobra, może nie będę patrzył jeszcze po skillach tak całkowicie, bo trochę ciężko byłoby mi to teraz sprawdzać. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie znamy pełni możliwości naszej elfki. Dotrzyj do Taliona w wielkiej sali. Że jak to wygląda? Ale jak to też działa, takie moje pytanie? Dobra, podleć się. Okej, animacja bardzo podobna, jeśli chodzi o świetlny cios Taliona. Czy do Talionowej właściwie powinienem chyba powiedzieć? Okej. Cio. Dobra. Jako, że to jest nowa kampania, to wolałbym te cele dodatkowe wykonywać, bo jestem... Poniekąd mi się to przyda tak naprawdę. Bardziej niż zaszkodzi. Mimo iż troszeczkę to wydłuży... Działanie. O, elfie światło, gdy jest pełny, naciśniemy, jak się rozbliża, tak wychodzimy. I oślepi pobliskich wrogów, dobra. Czyli mamy szybsze. Po prostu od razu nabicie całości. Tylko to wymaga nabicia całego paska mocy. Ale przyda się w walce. Dobra, koleżanka widzę niestety. Is it still bright and all? Kurde, coś tam gadali o tym, o Talionie, tylko się nie zdążyłem słuchać. Dobra, tego robić nie chciałem akurat. Światełko? A nie, dobra, to jednak nie nabija w całości, nabija po trochu. Czyli potrzebowałbym ze dwóch takich strzałów, żeby ich w pełni ten naładować. Okej, wykonałem właśnie jakieś te... jakieś cele, nawet nie wiem z czego. Walka jest fajna. O! Okej, okay, nie było podwójnej kontry. Tak jest zapowiedziane. Dobra, teraz była. Ale fajnie, że uwzględnili nowego upiora. Nice! Ej, razy 68, na Talionie nie miałem chyba w jakiejś walce takiej serii. Dobra, bo może być. Okej, okay, można i tak. Szybki teścik umiejętności bojowych. Dobra, zobaczmy na szybko ten... nasz ekwipunek. Ostrze łowczyni. Krytyczne ataki wręcz wypełniają cele 25 punktami światła. Okej, okay, ulepszenie totalnie za darmo. Tutaj... świetlna pułapka, nie ma takiego czegoś. Szybka strzała też nie mam. Zabij kapitana nie ma. Znaczy jeszcze nie. Elfi gniew. I tutaj. Runa łowczyni. Przywraca wszystkie elfie strzały po rozpoczęciu elfiego gniewu. Dobra. A, czekaj. Chyba widziałem jakiś pancerz. Też są trzy. Łowcy ognia. Władcy węży. Lodowego myśliwego. Tropiciela bestii. I siewcy światła.
O, tutaj ta kontra jest fajna. Tylko jakby ciekawe, co muszę zrobić, żeby dostać to. A nie, czekaj, Boże, co ja gadam? No tak, przecież Talion tam się znajduje, bo jest naszym celem. To nasze cele przecież znajdują się na środku właśnie. Dobra. Jest, dotrzeć do Taliona. Spoko. I co tu się teraz zadzieje? Bo jakby to jest spotkanie, które... No... He is changed. O, co ty nie powiesz? Jeszcze nie. Your time has come, Nazgul. Ej, jeszcze nawet nie wyglądam jak Nazgul. You will not kill me again. Okej, okay, pokonaj. Ej, ale błagam, nie mówcie mi, że Eltariel nagle tak po prostu zabije Taliona. Bo nie powiecie mi, że Talion, nawet jako... Znaczy, Boże, Talion nawet jako... Dobra, jako, sam po prostu jako człowiek? Okej, okay, może by nie dał sobie rady. Talion z mocą Celebrimbora? To by ją porobił z palcem w dupie. Ale nie powiecie mi, że Talion jako Nazgul nagle będzie od niej słabszy. Gdzie powinien być potężniejszy. O Jezus Maria! Życia nie mam w ogóle. And you were Celebrimbor's. Okej. Okay. Fair point. Fair point. No kurde, no i weź teraz podleć. O, dobra. Ciekawe, co jest zrobione pełni światłem. To mnie naprawdę interesuje. You should have died. Celebrimbor deceived you, as he deceived me. Okej, okay, nic się nie stanie, po prostu mogę zadać obrażenia. Kurde, nie zauważyłem. No, dobra, teraz akurat zauważyłem, tylko późno zareagowałem. Ale czemu on tym młotkiem atakuje? No kurde, chciałem akurat... Boże, chciałem ten... skontrować akurat. Oj, oj, oj. Wjechał z egzekucją. Nie wiem, albo ma jakieś urojenia, albo mi się wyda... Albo Talion skacząc wygląda jak Celebrimbor. Pomimo tego, że nie powinien. Kurde, znowu ten durny błąd z mojej strony. Dobra, do tyłu. Potrzebuję się podleczyć. A żeby to zrobić, muszę tak się fajnie schować. Gdzie Palantir nagle wcięło? Dobra, ja się też muszę z nim pobawić trochę w egzekucję. You serve Sauron. I serve Middle Earth. Okej, okay, tutaj się coś zjebało, bo kurde, Talion się z tej mgiełki nagle pojawił. Ale no to jest racja akurat. Aktualnie to Talion służy sił ziemią, a nie właśnie Sauronowi.
Aktualnie to Sauron nie ma na niego żadnego wpływu. Jak mówiłem, to się dzieje krótko po tym. Krótko po skończeniu trzeciego aktu, więc Talion jeszcze nie jest takim pełnoprawnym Nazgulem. Dobra, muszę wykorzystywać ten... W sumie teraz jest też świetlny cios, chyba nie mroczny. Dobrywałem. Dobra, zaliczyło kontrę na szczęście. O, dobra. Talion chyba się skończył cackać, mam wrażenie. I may wear Isildur's ring, but I am not yet a Nazgul. Shelob saw the future that has come to pass. She saw the great eye above Barad-dûr. And she also saw the need for a counterbalance. Are you that counterbalance? No, pomyśl! No. We are. I was sent here to kill you. You once told me that in the war against darkness, stalemate is victory. Do you still believe that? I believe Mordor and the Nazgul must be contained. But how long can you fight this war before you fall and join them? I don't know. Ten uśmiech, ja pierdolę. Perhaps you should stay close. Come. Look. After the Witch King's fall, an attack commenced against multiple fortresses. And by who? That is what we need to find out. As one power falls, another one rises. That is the way of Mordor. Okej, spotkanie jest totalnie inne niż bym się spodziewał. W sensie nie spodziewałem się, że Talion zginie z rąk Eltariel, no bo to było no, praktycznie niemożliwe, aby się stało. Aczkolwiek, no, ciekawi mnie, jak to się rozwinie. W sensie Eltariel nie pojawiła się w końcowym, w cutscence na koniec podstawki, więc zakładam, że coś w DLC-ku się spieprzy i albo ona zginie, zakładam, że z ręki Taliona, albo ona po prostu go zostawi. Coś tam porobi, ale stwierdzi, a dobra, to jak on se radzi, no to niech se radzi, ja spieprzam. No idea. To są takie tylko moje gdybania. Nie wiem, jak długi jest ten DLC-k, przez to nie mogę nawet przewidzieć, ile czasu mi zajmie przejście go, ale z tego co słyszałem, to nie jest nie za długi. This fort would not withstand an attack of ghouls. It's not the ghouls that concern me. My lordship, attacks have commenced against the other forts. We must prepare. This is unfortunate. If attack now, we will fall. What has happened? Osram's departed a week ago to avenge his blood brother. He took his drakes with him. We have not heard from him since. Yesterday, Thrak was poisoned. He confronted Ahisu, who denied responsibility. Thrak, perhaps deranged by poison, stabbed Ahisu, who then bled to death. It's a wonder you've been able to hold the fort as long as you have. We won't hold it at all without reinforcements. I may know a few orcs who could provide the defenses we need. They are unique. Very well.
I must attend to the fortress in Saragost. Saragost? Whereas you now wear the ring. I will not dominate these orcs. But I will bring them back. One way or another. No to ciekawe, jak to zrobisz! Śmiało! Śmiało, pokaż mi, jak sprowadzić te orki bez dominacji! Stan ciągłej wojny. Wrogowi sprzymierzeńcy, pomóż Talionowi w obronie jego fortcji i odbijaniu tych, które zostały zdobyte. Konieczne będzie zwerbowanie sprzymierzeńców, by wspomogli cię w walce przeciwko władcy Mordoru. Niektóre orki dołączą, jeżeli otrzymają w zamian twoje wsparcie. Dostaniesz tylko jedną szansę zwerbowania tych orków. Przygotuj się do bitwy. Po całym Mordorze włóczą się zbrojne bandy, które przygotowują własne inwazje, walcząc o terytorium i łupy spod boju. Pokonaj przywódców tych drużyn wojennych, a zdobędziesz potężne przedmioty, które można wykorzystać do zmiany biegu wojny. With every hour you wait, he falls further into darkness. You sent me to kill Nazgul. I will do what is needed when the time comes. Ja proszę, czyli jednak dalej będzie gadu-gadu bohatera z w tym swoim głosem w jego głowie, tylko teraz jest to po prostu głos Galadrieli, a nie Celebrimbora i tylko, że Galadriel w sumie żyje i znajduje się chuj wie w sumie gdzie tak naprawdę. Poza tym, że gdzieś w tym elfim mieście. Zobaczmy, jest elfi gniew. Ja pierdolę! Jakie zajebiste! Okej, po prostu rozjebała i dała sobie klołka. Nice! Podmuch to jest co? Aha. Rozbłysk. Czyli po prostu pochłonięcie, które wysadza zwykłych, a oślepia kapitanów. To już mamy, a dalej. Szybka strzała. Pochłania jedną strzałę, aby szybko strzelić z łuku. Dobra. Elfie gwiazda. Gdy wskaźnik mocy jest pełny, w trybie walki dystansowej wystrzelić kulę światła, która leczy i chroni sprzymierzeńców za wrogów na światłem. Pochłania elfią strzałę. I świetlna pułapka. Będąc w ukryciu, przy czym ja będę zadać pułapkę oślepiającą wrogów, którzy w nią wpadną. Okej, okay. Nie takie złe. Nawet z chęcią wypróbuję. Bo to mi jak najbardziej do mnie przemawia. No plus wiadomo, poza nagraniem na spokojnie wyfarmię sobie całą resztę. Nawet na kolejny odcinek, jak będę musiał. Znaczy, jak będę musiał. Nawet jak będę musiał, bo to będzie dla mnie czystą przyjemnością tak naprawdę. Okej. Okay. Ale to mnie ciekawi. Jak my... Ja teraz chcę to zrobić, naprawdę. Dajcie mi możliwość... Ogarnięcie sobie ziomka! Ja chcę to zrobić, naprawdę! Jak my sprowadzimy do fortecy? Tutaj... Ostrze tropiciela... Aha, okej, czyli tutaj po prostu za kolejne tego typu wyzwania dostajemy kolejne elementy ekwipunku. Tu jest ziomuś. Są też takie ziomeczki. Dobra, kto jest najbliżej? No, najbliżej to jest chyba ten głębokoryj. No zaraz obok jest architekt. Dobra, to zajmijmy się najpierw nim, a potem pójdziemy do architekta. Let's go. Czy bym mógł tam się jakoś szybciej przenieść? Jak tak patrzę, to chyba nie bardzo. Tam jest ziomek. Niewrażliwy na światło i egzekucję. Zarówno świetne, jak i zwykłe. No to jest akurat przeciwnik... Co to jest za nowy klejnot? Ej, daj mi go! Klejnot światło, pokaż mi to. Okej, okay, jedyny klejnot, jaki możemy mieć. Zobaczmy. Broń zwiększa obrażenia od krytów, zbroja zwiększa działanie umiejętności leczących, runa zwiększa ilość światła, które wypełnia wrogów o 20%. Okej, okay, z chęcią to wprawię. I to jak najszybciej. Dobra, czyli okej. Okay. Eltariel ma tylko jeden klejnot, ale czy to źle? Jak mam być szczery, to chyba nie tak do końca.
27 level, to jest ten. Nie, to już o nim coś wiem. To jest ten. Trak twórca trofeów. Miękki cel. Jeszcze zostanie raz w banie, już go egzekucje nie chronią. No to tam mi akurat na rękę. I'm sorry? Co tu się stało właśnie? Bierzesz się gdzieś? Może nie lubię akurat, nie lubię tych gości, którzy walą z dystansu i mają ten strzał taki właśnie potrójny. Potrójnie, podwójnie tak naprawdę, bo facet wali dwa, trzy strzały, ale po dwa bełty. Allow me to show you a few. Czekaj, to nie to. To dużo obrażenia po prostu. Aha, truciznę go oszałamia. No to trochę lipa, no bo nie mam tutaj niczego tak naprawdę, co by zatruwało. No come on. She's burst him like a grape. Dobra, wycofka. Serio? Gość jest tak po prostu Karagora przyzwał? A nie, po prostu ziomek do niego przyszedł z Karagorami. Weź spieprze ty. No chyba sobie jaja robisz, serio? To jest ostatnia szansa? Przecież miałem wystarczająco zdrowia. A nie, dobra, okej, okay, to tylko na Karagora. No i co? Jest dominacja na tym na przykład. Kurde! No, gdzie jest tą łapą? No i jak mam zdominować tego Karagora? Aha, okej, okay, tak po prostu. A i co? I co? I kurde? Patrzcie, mam jednak lance. Znaczy, może lance. Glewie. Dobra. Out. Żadnych Karagorów. Jezus, nie wróciłem na egzekucję i zmarnowane ładowanie. Unlucky. Okej, okay, ale akrobatyczne ma te uniki. Dobra, co się z niego ubije w sumie? Serio dostosował się? Do czego niby? No serio, dopiero to włączyłem! Gdzie są te strzały? No, gdzie? My Uruk will take you apart! You're not so okej, okay, zabity headshotem. Ha, ale to tyle! Tak, po prostu! Dobra, jestem teraz troszeczkę w kropce. Pokonam tego i mamy... ostrze. We came here to eradicate the filthy spiders, and what do we find?
Now elves are infesting the place! This looks like a... Kurde, zjebałem. I'd watch my back if I were you. No serio, kolejny nieważliwy na egzekucję. Get that light and burn her with it! Let's see your guts! Enough is... No, co za... You're not getting me with that light! Oh, the most fierce... Come on, seriously? W trakcie uniku... Planning to use some healing. Typical elf rock. Stop burning. Okay. Good to know. Na kapitanów też to działa. Tylko na kapitanów to jest dezintegracja. Zobaczmy. Zabij kapitana za pomocą bestii. No, to troszkę zaboli. Mnie. Bo niestety będzie mi brakowało w ogóle opcji. Jeśli chodzi o ten. Czy nie, kurde. Co tam było w ogóle? Już zapomniałem. Dobra, podmuch, nie? Dobra, wezmę ten rozbłysk, bo to mi się przyda akurat. Ja siebie znam, pewnie będę z tego części korzystał. Zadania, postać... Nie, zadania. Nie zadania, postać. Nie, kurwa! Ekwipunek, daj mi, ekwipunek. Co tu było? Zabij kapitana z pomocą bestii. No, z tym trochę będzie trudno. Dobra. Po architekta, a najwyżej wam te walki powycinam. Tak, sobie uciekajcie. Architekt. Nie każdy ork musi niszczyć. Odszukaj Ologa zwanego architektem i wykorzystaj jego umiejętności w praktyce. Get ready, boys! This'll drive the buggers out! Meet the bone shaker! If you save enough of his workers, you will gain his favor. You die at the hands of Orkish ingenuity! Okay, to jest cel. Ah, you've heard of my work then! You must protect the workers! We're months behind schedule! Go dig some new tunnels! Dobra, nie powiem, to jest coś, czego bym się w życiu nie spodziewał po zadaniu z... którym jest Olok i Eltariel. Someone who appreciates what I'm doing here! What is it that you're doing here? Only the greatest architectural achievement in Mordor, the first of its kind. An underground fortress, impervious to all forms of attack. Once we clear these damn ghouls out, are you with me? Let's say I'm not against you. Okej, to jest naprawdę ostatnie, czego bym się spodziewał, nie? Baradur, the Marauder and Machine Forts, I need them all. Except for the Outlaw Forts. Those are rubbish. Oh,
No? My archers! They're on loan from Arcaro! It's not going to like that! I'll give these buggers another taste of the bone shaker, and you target those barrels! We'll wipe them out yet! Może naświetlmy troszkę ten problem. Right beneath our feet is a magnificent garrison. Glorious vaulted ceilings. Hundreds died in their construction. Okay. Just mind the dull. Nie powiem, to jest dość niecodzienne podejście do misji. We're directly above the fortress, main courtyard. You believe in it? There's another of these statues down below. It's bigger than this land. Okej, królowa idzie z królową idzie trochę dłużej, ale no dokładnie w tych samych zasadach. Na świecie piu! Nie ma jej. Najłatwiejszy quest ever, jaki miałem kiedykolwiek, nie? W jakiejkolwiek grze, jakąkolwiek grę. A tym bardziej najłatwiejszy quest, jak na razie w ogóle w całej tej grze. Okej, okay, i co, tak po prostu przyjdzie i ulepszy fort? This is my masterpiece, Shielf. My shrine to... Orc greatness! To Mordor itself! It's a shrine to something. You did great work here today. And with my archers gone, I'm going to need protection. I don't pay much, but you'll have no shortage of glory. Consider yourself hired. I won't disappoint you. No nie wiem, czy można to uznać za zwerbowanie typa. Dobra, niech będzie. What he lacks in humility, he makes up for in strength. Let us hope so. May as well be. No, quite intriguing, nie powiem. Dobra, weźmy ten podmuch jeszcze. Przytrzymaj i puść X. Okej, okay, ale to wymaga ode mnie czegoś, czy mogę to używać... W sensie to wymaga mocy, czy mogę to użyć tak po prostu? Nie, mogę tak po prostu, ale to mi się akurat podoba. Ale jak to działa? W sensie... Okej, okay, rozumiem, to oślepienie to jest akurat dzięki temu światłu Galadrieli, ale dlaczego Eltariel po naświetleniu ich, czy tam po oślepieniu, jest w stanie ich po prostu zdezintegrować jednym błyskiem? To jest... Czy to jest jakby ten? Kurde. Kurde, nie chciałem tracić szansy. Jos? Czy to jest właśnie... Dzięki temu właśnie, że ma Eltariel na sobie pierścień Celebrimbora? Dlatego może tak dezintegrować tych ludzi? We were in the middle of something, but now we have to kill you. Just die quickly. Oj, chyba... O, jak miło, jeszcze pajączki przyszły z pomocą. Watch out for the light! Spiders everywhere! Ja tak mogę stać. Mi to bardziej pomaga niż przeszkadza. O, zwłaszcza jak się tak ładnie ustawię, że łucznicy będą walić w swoich. No. Nie, kurde, pomyliłem kombinację!
Może będzie walił na lewo i prawo, cwanie. Jos? Że pająki zaliczyło do wyzwania, to mi się akurat podoba. No i pięknie, rozświetlony! I zdezintegrowany, co za tym idzie. Tą pułapkę bym chciał jeszcze przetestować. Dobra, oni są na górze. Tutaj. Dobra, na dół. Pułapeczka. Cyk. I teraz ktoś tu przyjdzie i to sprawdzi. Pytanie od której strony. Dobra, jak działa pułapka? Okej, gość jest momentalnie naświetlony. Elo, można? Można. Okej. Widzą mnie? Teraz nie. Okej, okay, Taryl nie ma nawet naświetlenia po cichu. No bo nie może, bo nie chce dominować. Ale pytanie, czy nie chce teraz, czy może później będzie jednak to robić? Zobaczymy. Okej, okay, blisko do kolejnego poziomu. Chyba kolejny wezmę sobie ten elfi gniew, choć nie powiem, ta elfia gwiazda trochę kusi. Ale to zobaczymy jeszcze później. Czy to się ulepszyło? A nie, jednak się jeszcze nie ulepszyło. To jest dziwne. Jak to wygląda? Te mam 3, tych mam 5. Świetnie. Teraz tak, to w broni zwiększa te odkrytów, o to nie. Najpierw bym poprosił w leczenie to wprawić, żeby to wprawić, albo w to. Szybciej wypełnia. Nie, potrzebuję to wsadzić sobie w zbroję, żeby mnie lepiej leczyło. Tutaj niech zostanie to. I jeszcze bardziej w zbroję. Bo kryty w sumie aż tak mnie nie bolą, ale... bardziej te zmniejszone obrażenia, ale akurat to leczenie może być naprawdę dobre. Choć tak naprawdę, jakby się uprzeć, to gdybym wystarczająco dużo popolował sobie na tych wszystkich skarbników, czy tamtych, co tam te skarby noszą, tak sobie potocznie powiedzmy nazywam skarbnikami, no to bym sobie wyfarmił dość szybko pewnie 6 tych dużych klejnotów. Dobra, i co mamy po cichu? No i z tego zabij z ukrycia i brutalnie zamorduj. Ale nie ma na przykład zdominuj z ukrycia, czy tam naświetl z ukrycia. Albo oślep z ukrycia. Okej, aczkolwiek brutalne morderstwo naprawdę zacne. Spotykasz trupa, po czym pierwsze zdanie, jakie mówisz na jego temat, ktoś cię zabił. No shit, Sherlock. Dobra, te Haedir jeszcze. Czy możemy przejąć Haedir? To jest też dość intrygujące. No. Nie, nie możemy. Dobra. Czyli co, mogę się tu fast travelować, ale nie mogę przez niego spojrzeć. No, poniekąd ma to jakiś sens. Chociaż w sumie, czy Eltariel w ogóle byłaby na tyle potężna, aby móc zdominować Haedir? No, troszkę się mnie nie wydaje. Dobra, nie, ekwipunek nie ma co sprawdzać.
Dobra, myślę, że sobie powalczę z tymi wszystkimi ziomkami poza nagraniem, bo to jest darmowy exp. A przy okazji też może sobie jednak uda mi się wyfarmić tego. Czekaj właśnie, bo mieliśmy tą glewię na tym... Na wierzchowcu, aż mamy ją normalnie? A nie, normalnie, nie. My zamiast glewii mamy tu dupnięcie po prostu tym światłem. Czyli tak, na Y trzymam Y, to się leczę, trzymam B, to walę światełkiem, trzymam A, nie robię nic, a jak trzymam X, to teraz po wykupieniu umiejętności mam to światełko i dupnięcie. To jakim cudem, jeżdżąc na Karagorze, mam tą glewię? Trochę nie ma to sensu, mam wrażenie. No dobra. To już bez zbędnego przedłużania. Tak trochę, nie wiem, troszkę ponarzekałem teraz, no ale prosiło się. Dobra, dla mnie, ja teraz lecę po prostu powalczyć z tymi typami. Najbliższy jest tutaj, no to się nim zajmę. Pozdobywam sobie części tego setu. No a potem zobaczymy, co będzie dalej. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Zagrajmy w Śródziemie, Cień Wojny, Ostrze Galadrieli. Cześć!